Dzisiaj naszym gościem jest pan Jerzy Franckiewicz, kandydat na senatora z listy Nowoczesnej. Dzień dobry, witam panie redaktor, witam słuchaczy, widzów. Zacznę od pytania, które w ostatnim czasie słyszał pan już chyba milion razy. Po co panu ta polityka? Dlaczego zdecydował się pan na start w wyborach? No i właśnie zawsze te pytanie zadawane na te dwa sposoby, ten jeden ironiczny. Po co ci to, bo masz firmę, masz już ustatkowane życie, czyś ty zwariował? I ja mówię zawsze, że chyba no, nikt mnie nie podejrzewa, że idę do polityki, dlatego że widzę w tym jakąś interesowność, jakieś korzyści osobiste, które mógł z tego mógł mieć. Absolutnie nie. Idę dlatego, że oprócz tego, że jestem przedsiębiorcą, no jednak jestem obserwatorem życia politycznego i doszłem do takiego wniosku, że po pierwsze mam w miarę ułożone życie w firmie zawodowe, czyli mam więcej trochę czasu, ale widzę też, że się psuje ta nasza polityka do tak strasznie nieprzyjemnie, to zaczynają pewne sprawy wyglądać, że myślę, że no może trzeba stać, zakasać rękawy i łączyć się, to nie stać z boku i patrzeć, że inni to za mnie zrobią. Chcę się zaangażować, chcę spróbować. Chcę zrobić pewien taki test, czy człowiek przedsiębiorca, który chyba jakiś osiągnął sukces, bo wydaje mi się, że mogę się takim czymś pochwalić, który nigdy by nie był, nie pracował ani w samorządzie, ani w jakiejś takiej większej polityce, po prostu jeśli chodzi o te sprawy zielone, nie? Ale ja uważam, że ma pewne doświadczenie jakieś życiowe, czy taki człowiek zostanie przez wyborców doceniony? Czy mi zaufają wyborcy? Bo mam na razie tak zwane carte blanche, jestem czysty. Nie? Spróbujmy. Może się okazać, że jednak nie, że wyborcy tylko wybiorą tego, kto miał jakieś już doświadczenie, czy w pracy samorządowej, czy dotychczasowej w parlamentarnej. A jak zaczęła się pana przygoda z Nowoczesną? Dlaczego akurat ta partia? Znaczy ja ją obserwowałem, bo była wiosna, bo już te afery związane z Platformą Obywatelską doszły do tak żenującego poziomu tych tak zwanych kilometrówek niezapłaconych, ośmiorniczek i drogich win. I to ci robili takie osoby, do których powiem szczerze, miałem jakiś taki szacunek, myślę, że są autorytetami. No ale jak się okazało, że nie. I w tym samym momencie pan Ryszard Petru zaczął robić pewne badania, propozycje, zauważył, że około 20% społeczeństwa jest taka zdroworozsądkowa, która ułożyła sobie tu życie i która widzi, że jest możliwość tu życia w tym państwie, tylko to państwo trzeba przeregulować, zacząłem to obserwować. Ja zrobiłem taki wpis, po prostu wpis, że tak, popieram, że jak w razie czego to mogę im coś pomóc. Ja myślałem, że na tym się to skończy, a później spotkanie po spotkaniu zostałem przyparty do muru i poproszono mnie. Ja nie jestem członkiem, przede wszystkim chciałem powiedzieć, ja nie jestem członkiem partii Nowoczesna. Poproszono mnie, żebym ich reprezentował. Oczywiście najpierw w Sejmie, ja na Sejm absolutnie nie, bo jeszcze chcę być połączony z moją pracą zawodową w jakiejś chociaż małej formie. Zaproponował mi Senat. No i zgodziłem się, bo chciałem pokazać, że trzeba mieć troszeczkę cywilnej odwagi. A być przedsiębiorcą i parlamentarzystą trzeba mieć cywilną odwagę, bo człowiek się naraża na różne ataki. Słyszy się, że Nowoczesna stanowi pewnego rodzaju odłam Platformy Obywatelskiej. Nie jest też tajemnicą, że walczycie o zniechęcony elektorat Platformy, co już także wskazuje na pewne podobieństwa. Czy rzeczywiście można te dwie partie do siebie porównywać? Znaczy, można byłoby porównywać Nowoczesną, to co w tej chwili mówi, do tego, co mówiła Platforma 10 lat temu, gdy walczyła o władzę, bo władzę zdobyła 8 lat temu. Tylko że Platforma bardzo mało z tego zrealizowała, nie? I no jest szansa, no trzeba zaufać, bo można powiedzieć, jeżeli Platforma tego nie zrealizowała, ja też jestem takim, którym wiernym wyborcą Platformy, który się zdenerwował, no to jak ja teraz powiem, ponieważ Platforma tego nie zrealizowała, to znaczy, że już nikt tego nie zrealizuje, no to powinien w ogóle nie iść na wybory. Ja naprawdę jeszcze wiosną zacząłem mieć dylemat, na kogo ja zagłosuję, bo już nie widziałem takiej szansy, że jeszcze raz dam głos na Platformę. Chciałbym zauważyć, że Nowoczesna jest jedyną partią. Ja do niej nie należę, chciałbym to bardzo podkreślić. Ale jest jedyną partią, która nie obiecuje, która nie daje. Ona mówi, że nie ma więcej pieniędzy. Pieniędzy w budżecie jest tylko tyle, ile jest. Tylko te pieniądze można w inaczej, w inny sposób zagospodarować. Że może nie dać rolnikom tyle miliardów dotacji, żeby młodzi rolnicy, przedsiębiorcy, którzy mają po kilka tysięcy hektarów, byli w krusie. Może nie dać tych 5 miliardów rocznie na przykład górnikom, po to, żeby 80 tysięcy stanowisk utrzymać za 5 miliardów złotych, a może te pieniądze przekazać na
młode matki na przedszkola, na żłobki, na edukację. To jest jedyna organizacja, jedyna formacja, która mówi, że nie ma. Jest tylko tyle, tylko można lepiej tym gospodarować. Jak pan ocenia, jaki wynik uda się uzyskać 25 października Nowoczesnej? Ja jestem inna liga polityczna, czyli ja startuję z jednoosobowych okręgów wyborczych. Ja muszę, żeby być wybranym, oceniam, zdobyć 30-35% głosów. To jest minimum. Natomiast no, myślę, że absolutnie nie ma w tym momencie Nowoczesna na taki wynik. Wydaje mi się, że jeżeli w zachodniej Polsce, a w ogóle ten rejon Wałbrzyskiego, moim zdaniem Nowoczesna tutaj dobrą robotę robi, szczelam, że jak zdobędą 12%, to będzie można im przyklasnąć. Jak wprowadzą jednego posła, to będzie no, dobry początek. Czas na zmiany to hasło, którym posługuje się pan w kampanii wyborczej. Które według pana dziedziny życia społecznego wymagają natychmiastowej interwencji państwa? Interwencji państwa? Pani, ja się znam troszeczkę bardziej na gospodarce, a nie znam się na medycynie. To, że ja chodzę do lekarza, nie znaczy, że się znam na medycynie. To, że chodzę do kina czy teatru, nie znaczy, że się znam na sztuce i na kulturze. Natomiast jeśli chodzi o samą gospodarkę, co ja bym chciał powiedzieć, to w naszym państwie z roku na rok robi się większa dziura z powodu oszustw w podatku VAT. W tym roku się ocenia przez tam pewne organizacje, które badają nasz budżet, że w tym roku 54 miliardy złotych nie wpłynie z tytułu oszustw podatkowych związanych z podatkiem VAT. Jedną z głównych przyczyn tych oszustw jest to, że mamy kilka stawek podatku VAT, czyli oszuści, mafie finansowe balansują między 23 a 8 a 0 i robią potężne oszustwa. Ja wiem, że jest to niepopularne powiedzieć, żebyśmy wprowadzili 3 razy 16, między innymi 16% podatek, jednolitą stawkę podatku VAT, bo cały tłum ludzi mówi, ale podrożeje żywność. Tylko, że w koszyku kosztów przeciętnej rodziny dzisiaj żywność to stanowi tylko 30%, a 70% jest to inne, czyli 70% wydatków będzie nieobciążone 23%, a 16%. Natomiast 7%, 30% wydatków rośnie z 7% do 16%. Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, jak najszybciej, żeby załatać dziury w naszym systemie prawnym, którym uciekają pieniądze i tymi pieniędzmi, które mamy, lepiej gospodarować. Między innymi zacząć się zastanawiać nad przywilejami emerytalnymi dla różnych grup, które potrafią po 20 latach pracy iść na emeryturę. 50-letni mężczyźni w służbach mundurowych przechodzą na emeryturę. To jest chore. To jest niezdrowe. To jest moment w takim życiu człowieka, w którym człowiek ma najwięcej doświadczenia, największą wiedzę. A nasze państwo mówi, możesz już iść do domu, nie chcemy ciebie. I wiele, wiele takich spraw. Ja na pewno bym się najbardziej chciał zajmować sprawami gospodarczymi, jeżeli rozmawiamy o mojej działalności na szczeblu centralnym w Warszawie. Natomiast dla mnie dużo bardziej interesującą jest sprawa, nie to, co ja będę musiał zrobić w Warszawie i zrobię, bo trzeba tam rękę podnosić i głosować stosownie. Mnie najbardziej interesuje tu na dole. Ja powiem, że miałem taką okazję, oglądałem wywiad, który tutaj był robiony chyba w tej redakcji z moim konkurentem, no co tu mówić konkurentem, czyli z obecnym senatorem. Senatorem z Wrocławia, który reprezentuje nasz region tutaj świdnicko-wałbrzyski. I na zapytanie takie, że jest mu zarzucona mała aktywność, pan senator odpowiedział, że jego aktywność się sprowadza do tego, że raz w miesiącu lub raz na 2 miesiące odwiedza z każdego z 17 burmistrzów, wójtów i prezydentów. Ja powiem, ja nie mogę mu uwierzyć w to, że on to mówi, bo co wyborcę, co zwykłego mieszkańca naszego powiatu interesuje, że on się w zamkniętym gabinecie prezydenta czy burmistrza spotyka z nim, pije kawę. Co ma z tego wyborca? Moim zdaniem senator ma się spotykać z wyborcami, z mieszkańcami. On tam ma pracować na dole. Ja nie będę się wzdrygał przed spotkaniem z prezydentem czy z burmistrzem, ale wtedy, kiedy będzie potrzeba. Kiedy ten burmistrz będzie potrzebował lub ja będę potrzebował, to ja tam pojadę. Ale po to, żeby sobie zrobić jakieś grafiki, za przeproszeniem raz w miesiącu coś odfajkować, ale co z tego ma wyborca? Co z tego ma obywatel naszej ziemi? Także mój model kandydatury, jeżeli zostanę wybrany, będzie wyglądał całkowicie inaczej. Będzie tu bardzo aktywne biuro senatorskie. Będę miał studentów, wolontariuszy z prawa, z innych dziedzin, osoby starsze, które już się do mnie zgłaszają,
i będę chciał stworzyć, że to będzie taki ośrodek, gdzie ludzie będą mogli przyjść ze swoimi problemami i my im będziemy pomagać je rozwiązywać, ale oczywiście w przypadku, kiedy ci ludzie mają rację, kiedy ludzie zostali skrzywdzeni. To nie znaczy, że ktoś przyjdzie i powie, że mam za małe mieszkanie lub nie ma, a ja je dam, bo ja nie mam. Natomiast mnóstwo jest, moim zdaniem, interwencji, które w imieniu tych ludzi można byłoby tutaj skutecznie przeprowadzać. A niestety muszę powiedzieć, że te 4 lata tej kadencji, która się kończy, tak to nie wyglądało. Nie? Na jednym ze spotkań powiedział Pan, że wbrew utartym opiniom o Senacie jako miejscu zadumanych, Pan, jeśli zostanie wybrany, nie będzie zadumanym senatorem, lecz odjechanym. Więc proszę zdradzić, jaki będzie ten odjechany senator? No właśnie taki, no nie taki sztywny. No ja dzisiaj ubrałem krawat, bo szanuję widzów i panią redaktor. Natomiast najczęściej mnie ludzie na mieście widzą do tej pory bez krawata. Ja będę najczęściej chodził bez krawata. Ja naprawdę chcę się spotykać z ludźmi na co dzień i nie chciałbym być traktowany przez nich z jakimś takim zbyt wydumanym szacunkiem. Ja jestem Jurek. Najczęściej w pracy, gdzie mam 200 ludzi, ja natychmiast skracam kontakt z moimi podwładnymi. W zakładzie nie ma u nas struktur hierarchistycznych, tylko są struktury poziome. I tak samo będę chciał prowadzić moją kadencję, że chcę być zwykłym człowiekiem. Zwykłym człowiekiem, czyli takim odjechanym, że na szalone pomysły się też pisze. Ja się nie zmienię. To tego Panu życzymy, żeby Pan się nie zmienił. Obiecuję, że się nie zmienię. Dziękuję Pani. Dziękujemy bardzo za rozmowę.